Każdy z nas ma tak, że o czymś sobie rozmyśla. W swojej komorze, w swoim życiu jest na czymś sfokusowany. Ja mam tak, jeśli chodzi o wpływ. Szukam go. Modlę się o niego. Chcę, żebyśmy przebijali się jeszcze bardziej. Abyśmy byli znaczącym głosem w Polsce, w Europie. Szukam tego. Szukam mądrości. Szukam Boga w tych tematach. Jeśli miałbym tak powiedzieć, na czym ukierunkowują się najczęściej moje modlitwy, to jest ten kierunek. Tego szukam. Z tym sobie chodzę, z tym sobie dojrzewam, w tym sobie odbieram mądrość. A mam też tak zazwyczaj, że jak podzielę się z Wami jakimś słowem, to następnego dnia, jak wstaję, zaczyna we mnie pracować kolejne. I chodzę sobie z Nim, oglądam. Tak się akurat złożyło, że 3 tygodnie temu zacząłem mieć takie przekonanie, aby skoncentrować się na pierwszym liście do Tymoteusza i mądrości apostolskiej, o której głosił Paweł. Ostatnie 2 tygodnie Artur głosił na temat mądrości, a w zeszłym tygodniu mówił trochę na temat listu do Tymoteusza. Zastanawiałem się, czy będę jeszcze też miał co powiedzieć, ale chcę pójść w inną stronę. Robert nie śpi. Więc powiem dzisiaj trochę na temat mądrości apostolskiej w praktyce. Na podstawie pierwszego listu do Tymoteusza. Tak na początek w ogóle chcę zaznaczyć, jak my często mówimy o tym, że Biblię należy czytać z Duchem Świętym. I to wszyscy już generalnie w którymś momencie o tym wiedzą, ale ja pamiętam, jak byłem taki jeszcze bardzo krótko wierzącym człowiekiem i rozmawiałem z takim człowiekiem starszym w wierze, on tak przyszedł do mnie i mówi: wczoraj to miałem wieczór, wiesz, wczoraj to tak chodziłem tak w duchu. On tak mi to tak pokazał, ja tak wróciłem taki zainspirowany, to mówię, ja dzisiaj też taki będę, tak się skoncentruję, będę taki w duchu. I następnego dnia powiedziałem, ja też wczoraj chodziłem tak w duchu, nie? To są takie głupoty, nie? Ludzie trochę myślą tak, że czytanie Biblii z Duchem Świętym, to umyję się wieczorem, założę piżamkę w białe gołąbki albo z napisem Duch Święty i teraz czytam Biblię z Duchem Świętym. Mam taką oprawę. Żeby Biblię czytać z Duchem Świętym, to trzeba przede wszystkim znać, trzeba być blisko Niego, trzeba mieć kontakt, znać Jego charakter, znać Jego osobowość, wiedzieć, na czym Mu zależy, szukać tego, więc to tak typowałem wstępu. Jeszcze tak typowałem wstępu, bo zastanawiałem się, też chodziłem trochę a propos tego słowa i to jest list pisany przez apostoła do biskupa. Więc zastanawiałem się, czy też o tym mówić, ale mam takie przekonanie, że w związku z tym, że w naszym kościele większość osób to osoby usługujące, żeby się podzielić tym słowem, tak? Że jak dotknąłem tej hierarchii, to może tylko tak zaznaczę na początek, że ważne jest, żebyśmy widzieli w tle tego, jakby przekazu, takie 4 szczeble hierarchii, które są. Pierwszy szczebel to jest Paweł, apostoł, ojciec, tak? Najwyższy szczebel. Drugi szczebel to jest Tymoteusz, do którego bezpośrednio kieruje ten list, który jest biskupem, czyli zarządzającym kościołem założonym przez Pawła w Efezie. I trzeci szczebel to są ludzie służby, którzy gromadzą się w zasięgu autorytetu Tymoteusza. I czwarty szczebel, który też zawsze jest, to są ludzie, którzy są, już padają, są, ale to nie są ludzie służby, to są tak zwani turyści. Tak więc chciałbym, żebyśmy w tle to mieli. Ja oczywiście nie będę omawiał całego listu, ale ja chcę się skoncentrować na pewnych rzeczach, na pewnym przekazie, który jest ponadczasowy. I też jakby obnażeniu pewnych fałszerstw, które dotyczą tego przekazu Pawła, które się dosyć mocno upowszechniają w szeroko rozumianym kościele. Od czego w ogóle tak wyjdę od tego? Od czego Paweł zaczyna? Paweł bardzo wyraźnie, on nie ma z tym problemu.
On zaczyna od podkreślenia swojej tożsamości w służbie. Dzisiaj jest tak, że ludzie się gimnastykują. Wypada, nie wypada. Mogę, nie mogę. Paweł nie ma z tym najmniejszego problemu. Paweł jest świadomy, bo jest świadomy, co za tym idzie, tak? On jest też jakby świadomy tej relacji, która występuje pomiędzy nim a tym Tymoteuszem, nie? Zobaczcie, jak on używa te słowa. Paweł, apostoł Chrystusa z rozkazu Boga, tak? Do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze. Jednym zdaniem jakby zamyka temat. Ustawia przekaz, ustawia relację, tak? Nie zapominaj, kto komu tutaj rad udziela. Ale idąc dalej, jak powiedziałem, nie będę wszystkiego czytał, tylko wybrane fragmenty. Część merytoryczną, Paweł zaczyna od tego, że pierwszy rozdział, trzeci werset. Prosiłem Cię, żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Komu? Jakim ludziom? Czy którym ludziom? Chyba jakim? Jakim ludziom? Kogo to dotyczy, tak? Ludziom z Efezu, będącym pod wpływem autorytetu Pawła lub Tymoteusza. Przede wszystkim ci, którzy są zgromadzeni wokół Tymoteusza, ale były też takie osoby, które były pod autorytetem Pawła, ale nie uznawały autorytetu Tymoteusza. I to on wskazywał też jakby imiennie, dlatego że uznawali go za szczeniaka, a oni byli bardziej dojrzali w wierze. Ale ten przekaz, jakby wychodzimy z tej hierarchii, która jest. Jest apostoł Paweł, jest Tymoteusz, są ludzie służby. Ten przekaz miał dotyczyć ludzi, którzy byli pod tym autorytetem, bo żaden człowiek nie jest w stanie nakazać, przekazać cokolwiek komuś, tak, nakazać, może to będzie najlepsze słowo, jeśli nie masz mandatu do jego życia. Jeśli nie masz autorytetu, to dziś nikt, to cię ktoś nie słucha, to ty niczego nie nakażesz, nie? Więc Paweł dbał o to, aby ludzie z jego służby po całym świecie, tak, nauczali tak jak on, ludzie z zasięgu jego autorytetu. On rozwijał się, zabiegał o to, aby jego wpływ, jego autorytet się poszerzał i na tym się koncentrował. Zdawał sobie sprawę, że są tacy, którzy nauczają inaczej. Ale on to prostował z racji swojego urzędu, z racji ojcostwa, prostował to w ten sposób. Ale tak jak mówię, nie oznaczało to tego, że w Efezie wszystkie kościoły, tak, nauczały w ten sam sposób. Tam nie był tylko Kościół Pawłowy, tak? Paweł też nie powiedział do Tymoteusza: idź i kłóć się z wszystkimi w Efezie, że ja mam rację, że my mamy rację. Nie. On tego nie powiedział. Ten przekaz był skoncentrowany: dbaj o naszych ludzi. Poszerzaj nasz wpływ, ale dbaj o naszych ludzi. Tu musi być zdrowe nauczanie. I imiennie, tak jak powiedziałem wcześniej, wskazał Tymoteuszowi parę osób, z którymi dodatkowo miał na ten temat rozmawiać, tak? I teraz w kolejnym wersecie Paweł mówi tak: powiedz im, aby nie zajmowali się tym naszym ludziom, tym, którzy cię mają słuchać, tak? Tym, którzy są z nami, aby nie zajmowali się baśniami i rodowodami, które wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia, które jest z wiary. I tu znowu, tak, ta piżamka Ducha Świętego. Wiecie, bo to przekazy są tak spłycane i tak spłaszczane, że za chwilę można dojść do wniosku, że co? Baśni Andersena dzieciom nie można czytać? Że o to chodziło Pawłowi? Nie. Kompletnie on nie o tym pisał. To w ogóle Paweł pokazywał w poszczególnych listach rzeczy, które były zależne od koniunkcji duchowej w danym czasie i w danym miejscu. Pewne rzeczy, które głosił Paweł, były zasadami Bożymi i one dotyczyły wszystkich nas i tych, którzy byli wcześniej, ale pewne były słowami skierowanymi bezpośrednio do ludzi w danym miejscu i w danym czasie. A z racji swojego urzędu on to widział i albo przestrzegał,
albo korygował przed tym. Tak więc baśnie i rodowody to są jedynie przykłady rzeczy nieistotnych, tak? Czyli tak naprawdę ten przekaz był, nie zajmujcie się rzeczami nieistotnymi, które jakieś tam wywołują spory czy różnice, to są bzdury. Zajmujcie się tym, co prowadzi ludzi do dzieła zbawienia i do wiary. Te dwa kierunki muszą być nadrzędne w tym, czym się zajmujecie, tak? No bo inaczej ten przekaz, te symbole, te przykłady, inaczej będą wyglądały w kraju, powiedzmy, gdzie jest ugruntowany, silny katolicyzm, tak? Jakieś nastawienie na sakramenty. Inaczej to będzie wyglądało gdzieś silny protestantyzm, gdzie najwyższym wymiarem bliskości Boga jest kupić pozładzaną Biblię za 600 zł, zrobić sobie z niej ołtarz i się do niej modlić. Bo tak jest wyniesiona sama Biblia. Inaczej tam, gdzie jest New Age. Inaczej tam, gdzie jest buddyzm. I taka inna duchowość. Inaczej, gdzie jest ateizm. Inaczej tam, gdzie rozrywka, duch entertainment mocno się panoszy. Inaczej, kierunkowo to samo. Nie zajmujcie się rzeczami nieistotnymi, nie wchodźcie w to. Jesteście w jakiejś części środowiska. Efes to tak jak Warszawa. Ile jest w Warszawie kościołów? Jest sporo kościołów. Jesteśmy my. I wszystkie kościoły mogą nauczać innych rzeczy. I to nie jest tak, że rzeczywistość duchowej, która jest nad miastem, tego nie ma. U nas ma tego nie być. To ma na nas nie oddziaływać. Nie mamy dać się wybić z tropu i wchodzić w jakieś te elementy, wydawać się spory, wyjaśniać, kłócić, mówić, ale my mamy rację. Nie! Mamy się zajmować tym, co prowadzi bezpośrednio do dzieła zbawienia i do wiary. Zatrzymam się chwilę na tym. Musimy mieć świadomość, że Polska to taki kraj, nie tylko Polska, ale między innymi Polska, gdzie mamy bardzo silny instytucjonalizm kościoła. Bardzo silny. Bardzo. Jak porozmawiacie często z ludźmi, bo ja tu wyłapuję, jak z nimi rozmawiam, którzy są częścią kościoła katolickiego, oni nie mają pojęcia w ogóle na temat dogmatów wiary tego kościoła, nie wiedzą, o co tam w ogóle chodzi, jakie jest nauczanie. Nie. Ich poczucie bezpieczeństwa wiąże się z przynależnością do dużej instytucji. Instytucji, która ma im zapewnić jakieś tam lepsze samopoczucie. Tak? I tłumaczą, że mieli spotkanie z Bogiem. Tu w ogóle nie chodzi o tego Boga. Tak? I te demony w tym kraju są. One są. Ludzie się koncentrują na instytucji. Ja między innymi, to jest akurat moje subiektywne, łącząc sobie te rzeczy, te baśnie i rodowody, jeśli głoszę Ewangelię, czy generalnie koncentruję się na przyprowadzaniu ludzi do Jezusa, nie koncentruję się na historycznych zwiedzeniach Kościoła katolickiego, bo ja nie chcę jednego kierunku. Ja nie wyciągam człowieka z kościoła do kościoła. Jeśli ta warownia tego instytucjonalizmu nie jest rozwalona, jeśli człowiek nie spotyka się z Jezusem, to jest stara zasada, że czym przyprowadzisz człowieka do kościoła, tym go musisz utrzymać. Ja nie chcę, żeby to było tak, że on teraz siedział w kościele katolickim, tak? Zobaczcie, jak usicie Ewangelię często, że tak naprawdę tu chodzi ten moment kulminacyjnego, jak jest jakiś dym do tego, że jak to? Mój kościół! Obrona się włącza, kościoła. I teraz musimy być mądrzy. Bo te same demony będą przychodziły do nas. Do nas też. Ja w ogóle, jak rozważałem sobie te rzeczy, powiem wam tak, do kościoła w sensie instytucjonalnym on nie ma żadnej wartości. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Kościół mocy w sensie instytucjonalnym nie ma dla mnie grama wartości. Wartość mają dla nas, dla mnie ludzie, my, to co robimy, ukierunkowanie na prawdę i wpływ, ale nie instytucja. Nie cała otoczka, nie opakowanie. Nie opakowanie, nie. To jest subtelna różnica. Chciałbym, żebyście ją wyłapali. Na ludziach, na nas, to co powiedział dzisiaj Artur, jak się spotykamy, tworząc, tak, ten kościół, tworząc to zgromadzenie, ale nie na samej instytucji,
Bo to będzie tak. To będzie pukało do nas, bo w tym kraju tak ludzie funkcjonują. I to nawet podprogowo, generalnie pytania, które są zadawane, to zawsze o Kościół chodzi i rozmowa schodzi na Kościół. Ale my mamy się zajmować rzeczami, które prowadzą do zbawienia i do wiary. I to tak a propos w ogóle instytucjonalności. Więc jakby mnie zależy, żeby przede wszystkim przyprowadzić człowieka do Jezusa. Przez wiarę. Jak go przyprowadzę, to dalej prowadzę go do siebie, tak? Czyli siłą rzeczy do nas. Do nas. Ale nie prowadzę go, nie rozmawiam z nim, wiesz? Bo w tamtym kościele to jest takie zwiedzenie, a w naszym kościele tego nie ma. Nie chcę tak. W ogóle nie o to mi chodzi. Nie w ten sposób, bo widzę, że w człowieku jest warunek. Bo nie, ja mu mówię o Jezusie, on ciągle o Kościół pytam. Zobaczyliście to? Tylko mówi o Jezusie, on o Kościół. I szuka tego bezpieczeństwa, które ma w Kościele. Teraz zobaczcie, tak? Robimy ważne rzeczy, nie? Głosimy prawdę. Tworzymy rodzinę, tworzymy wspólnotę, ale ja mówiłem o tym ostatnio też. Podam jeszcze raz ten przykład. Ja nie chciałbym kiedykolwiek, żebyśmy my myśleli jak Eliasz w kryzysie. Była taka sytuacja, kiedy Eliasz wylewał się przed Bogiem, mówi: Boże, wszyscy oni zgięli kolana przed Baalem, wszyscy. A Bóg powiedział mu: Eliaszu, takich jak ty, którzy nie zgięli kolan przed Baalem, mam w Izraelu 7000. Żeby to nam nie uciekło nigdy, bo mamy dwa rowy, które są bardzo silne. Ja osobiście w życiu zetknąłem się z jednym i z drugim. Więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Pierwszy rów dotyczy fałszywej jedności. Tego, co zalewa teraz szeroko rozumiany protestantyzm w tym kraju. Nie róbmy podziałów, spotkajmy się, bracia. Pan mówił, bądźcie jedno. Włączmy piękne światła, zróbmy atmosferę, będzie nas 5000, Pan będzie się poruszał, będziecie mieli ciarki, och tak. To jest jeden rów. To jest takie fajne dla duszy, ludzie się czują bezpiecznie. Dlaczego? Jest duża ilość, jest atmosfera, tak? Nie w prawdzie jest to bezpieczeństwo, nie? Tylko znowu inaczej. I to jest jeden rów, a drugi to jest duch ekskluzywizmu. To jest totalna skrajność w drugą stronę. Tylko, że pod wpływem tego ducha pewnych rzeczy można nie zauważyć. Mogą przejść obok. Można czegoś nie doświadczyć. Bo człowiek się wyłączy. Tak jak Eliasz w kryzysie. Tak? Eliasz to był Boży człowiek, więc on szybko pokutował i szybko się ogarniał. Ale to pokazuje, tak, że takie naciski są. Dlatego nie instytucjonalizm. Musimy tego pilnować. Robimy bardzo ważne rzeczy, tak? Głosimy prawdę, jesteśmy bardzo ważnym głosem, tak? Mamy to robić, ale musimy mieć jakby cały czas zdrowy ogląd. Jak to sprawdzić na przykład, tak? Bo ja zdaję sobie sprawę, że mówiąc takie słowo na temat instytucjonalizmu, część z was mogła przez chwilę poczuć tak się trochę niepewnie. Tak trochę się może ziemia gdzieś tam próbować zatrząsnąć, ale to myślę, że jest ważny temat, bo Twoja siła, Twoja siła w życiu w ogóle, musi wynikać tak naprawdę z Twojej świadomości, kim Ty jesteś w Chrystusie. Przede wszystkim, to nie może być tak, że Twoja siła wynika z przynależności do elitarnego Kościoła. To nie tak, bo to mamy do czynienia wtedy z nieporozumieniem. Mamy do czynienia z tym samym, z czym w Kościele katolickim. Jest Kościół, tak? A? Super, ja wiesz, ja to spoko, ja mam w Kościele takiego silnego przywódcę. O Ciebie chodzi teraz. O Ciebie indywidualnie tutaj chodzi, tak? Więc to trzeba sobie, przyjaciele, sprawdzić. Nikt nie może się chować, nikt z nas, bo słowo każdego z nas dotyczy.
nie może się uchować za marką Kościoła, nie? Wiecie, bo jak ktoś zapyta, czy wierzysz w Jezusa, nie możesz mu powiedzieć z góry, no wiesz, ja jestem z Kościoła Mocy, nie? No nie tak. Nie o to chodzi. Ja zresztą, dla mnie to jest ważne, bo kiedyś jak odebrałem słowo w tym temacie, będę o tym mówił. Ja w ogóle uważam, że nie powinniśmy wynosić nikt, nie tylko my, odrębności na pierwszy front. To nasze dzieła, to co robimy, nasz sposób życia, świadectwo naszego życia, one będą stanowiły tak ogromną odrębność, że my nie będziemy musieli mówić już o tym, jakby nazywać tego zjawiska. Jeśli my będziemy uzdrawiali chorych, wskrzeszali zmartwych i w każdej innej dziedzinie życia realizowali przejawy mocy się będą przez nas realizowały, to nie wymaga żadnego komentarza. To nie wymaga żadnej oprawy. To samo w sobie jest potężnym nośnikiem, tak? Co mówił Jezus? Jak słowo moim nie wierzycie, to dzieło moim wierzcie. Wierzcie moim dziełom, tak? Więc to też jest istotne, żebyśmy to w ogóle wyłapali. Mamy, jak się będziemy zagłębiali na tym, co powiedziałem wcześniej, tak? Czyli wracając do tego, co powiedział Paweł w wersecie 4, tak? Że głoszone, czy robione przez nas rzeczy mają służyć dzieł zbawienia. Bezpośrednio lub pośrednio, bo są różne służby, urzędy, różny czas. Ale niczym innym mamy się nie zajmować. I teraz, jeśli to, co robimy, nie prowadzi do dzieła zbawienia bezpośrednio lub pośrednio, to musimy z tego spokutować. Czyli w zasadzie wszystko, co robimy, musimy albo uargumentować, że to prowadzi bezpośrednio lub pośrednio, służy dziełu zbawienia, które jest z wiary, tak? Albo spokutować i tego nie robić, bo to w ogóle nie jesteśmy do tego powołani. I to w ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Podam Ci trochę takich przykładów, bo tak. Celowo wyszedłem też najpierw od hierarchii, żeby Wam coś pokazać. Sporo z tych rzeczy już było też mówione, ale myślę, że to warto to też zebrać jeszcze raz do kupy, trzymając się struktury tego listu Pawła. Jeśli Paweł, pierwszy szczebel, z racji swojego urzędu coś ostro krytykuje, to nie oznacza, że Tymoteusz czy jego liderzy też to mają ostro krytykować. Bo to nie ich urząd i nie ich namaszczenie. Pewne rzeczy w ich ustach mogą brzmieć jak próżna gadanina, tak, jak wszczynanie sporów. To jest normalna tendencja dziecka. Jak dziecko słyszy pogląd, który rodzic mówi o polityce, to dziecko idzie do przedszkola, wjeżdża w inne dzieci i się wybłóca o to. Ale dziecko nie ma pojęcia o polityce. Tak? Z boku to jest w ogóle śmieszne. Ale tutaj poszło się nie, to prowadzi do jakiegoś sporu. Przecież głos tego dziecka w tym temacie politycznym nie ma żadnego znaczenia. Pewne sformułowania są przypisane stricte do konkretnych urzędów. I przynależność do jednego kościoła nie daje mandatu do tego, żeby każdy to samo powielał. Nie daje. Jeśli tego nie rozumiemy, to popełniamy błąd. Co więc mamy robić? Wracamy do wersetu trzeciego. Pilnować, aby kierunek nauki był ten sam. Co to znaczy? Tak samo rozumiany i przedstawiany kierunkowo, on ma być tak samo, tak? Prawdy i zasady Boże. One w swojej istocie są takie same, ale będą różnie wyrażane, tak jak różne są każdego z nas urzędy, namaszczenia, osobowości i obdarowania. Różnie. To samo, ale podane zgodnie z tym, kim jesteś. To wtedy jest petarda, to wtedy jest,
to wtedy jest... to wtedy jest, o, zobaczcie. Ja mam tak, że raczej mówię w sposób ekspresyjny. I teraz część ludzi mówi do mnie: wow, ale w ogóle pojechałeś, albo coś, wow, normalnie, słuchaj, w ogóle mnie wypionowało. Ale druga część mówi tak: znowu Daria. I teraz zobaczcie, mogę powiedzieć tak. No, ten co drugi, co tak powiedział, nie ma racji, nie ma racji. On jest jeszcze, musi być głęboko się uświęcać, prawdopodobnie w jego dzieciństwie, w ogóle jego ojciec krzyczał na niego i on teraz każdy podniesiony głos w ogóle traktuje jako atak na siebie i przez to nie przyjmuje. Ale tak wam powiedziałem na początku. Moja głowa jest przepełniona, moje życie, moje serce, o rozważaniami o wpływie. Nie chodzi mi o rację. Mi nie chodzi o to, że w ogóle dobrze, tak, on powinien się uświęcić i powinien mnie posłuchać, tak? Zdaję sobie sprawę, że jeden powie głośno, drugi powie cicho. I w tym momencie do tego człowieka, na jego tym etapie rozwoju, ten, który powie cicho, akurat się przebije, ja się nie przebiję. Bo u niego, jak usłyszy mój podniesiony głos, od razu powstanie cała rana i wszystko, i blokady, które były, i on mnie nie słucha. Ja mogę piękne rzeczy mówić. Mogę mądrości, on mnie nie posłucha. Ale ja się w ten sposób wyrażam, tak? Ale inni się wyrażają inaczej. Na zajęciach z prawa autorskiego miałem takiego profesora, bo taki, chodziłem do niego w ogóle, to było po południu jeszcze, zazwyczaj po tej, po siłowni, po szybkim prysznicu, i on wychodził tak i mówił: dzień dobry Państwu. Artykuł 5 konwencji berneńskiej. I mniej więcej jak mówił słowo berneńskiej, to ja za każdym razem upadałem im powieki. Nie byłem w stanie. To niedobre. Przechodziłem to w ogóle, nic tam nie wiedziałem, generalnie tam chodziło o zaliczenie. Nie był w stanie się przebić w ogóle przez moje oczekiwania, jak on to powinien to poprowadzić. Ale tak jest. Jeden powie tak, drugi powie tak. Jeden będzie wykształcony i będzie mówił piękne, będzie pięknym erudytą i pójdzie do mnie: tak, tak, rzeczywiście, nasz człowiek, znaczy środowisko, on musi być wykształcony, tak, to go posłucha, nie? I się przebijesz, nie? Ale drugi, mowa wykształcona, do człowieka niewykształconego, bo wiesz, się wynosi jakiś pajac, pójdę mu w zęby tam, nie? Wiecie, to jest myślenie ludzkie. Ale niewykształcony znowu przebije się w drugą stronę. Przebije się. Wiecie, to ja akurat bardzo mocno pamiętam te słowa. To są takie sytuacje, kiedy Duch Święty jak coś ci pokaże, tak namacalnego i w ogóle to poszerza twoje myślenie, o życiu, żeby nie zapomnieć. Pierwsza ewangelizacja. Artur pojechał gdzieś na usługę. Wyszliśmy 6 osób pod dworzec wileński. Tak? Głosiło 6 osób. Znaczy więcej, wyszliśmy 6 osób głosiło. Między innymi głosiła Agata, głosiłem ja, głosiła Basia Piotrowska, głosił Norbert. I ja to tak wyraźnie zobaczyłem, wiecie, młody w ogóle wiesz, jak pierwsze w ogóle wyjście ewangelizacyjne, oczywiście pragnienia ogromne, ale jak głosiłem ja, zatrzymało się dwóch panów z teczuszkami. Posłuchali. Ale oprych z Pragi żaden się nie zatrzymał. Jak głosił Norbert, stanęło dwóch, jeden z reklamówką, drugi z tym stanęli i posłuchali. Pan z teczuszką żaden. Jak głosiła Basia, zatrzymały się też osoby, tak? Teraz pamiętam, że jedna to była z wnuczką jakoś i szła. I Agata tak samo. Ja mówię, wow, każde 6 osób miało innych odbiorców. Przekaz był ten sam. Ratunek jest w Jezusie. I żaden z nas, każdy z nas, przepraszam bardzo, każdy z nas ma swoje predyspozycje, ale też ma swoje ograniczenia. Chociażby te ograniczenia, które są zewnętrzne, tak jak wam powiedziałem, że przez to, na przykład moja ekspresja może być nieprzyjęta dla, nieprzyjmowana dla innych osób. I to miejsce, tak, wypełni ktoś inny, kto nie będzie naśladował mojej ekspresji, ale stanie w tym, kim on jest. I teraz, tak jak powiedziałem, ja naprawdę rozmyślam o wpływie bardzo dużo. To są rzeczy, które one mnie wypełniają. Ja się
modlę o tym. Ja rozumiem, że teraz, jeśli my tak patrzymy i łączymy to z tym, co dzisiaj też mówił Artur, wpływ Kościoła, to my musimy zrozumieć jedną rzecz. Kościół to nie jest teatr jednego aktora. Nie jest. Nie jest. Ta sama prawda, ta sama nauka, o której głosił Paweł, ta sama. Ale pokazywana, tak, indywidualnie przez osobowości i namaszczenie poszczególnych osób. Czy po to, czy to tak się trochę obrazowo pewnie rzeczy powiem. To. Zgodność z nauką nie polega na tym, że ty musisz używać takich samych, na przykład, zwrotów, żartów czy emocji jak Artur. To w ogóle nie o to chodzi. Artur się wyraża w ten sposób. To jest oryginał. A ty jesteś drugi oryginał. Nie? Więc jak ty powiesz, że coś jest płytkie jak statu sekrzów, albo że coś jest załamane jak dla stołtysa, słuchajcie, w ogóle jak pójdziesz w kierunku takiego porównywania, to nie twój styl. To brzmi karykaturalnie. To w ogóle nie o to chodzi. I teraz, wiecie, rośniemy, więc musimy to widzieć. Musimy to widzieć, bo nie jesteśmy już dziećmi, bo to jest normalne, jeśli chodzi o dzieci, że po prostu w to patrzą. Ale my nie możemy być, jako Kościół, jeśli myślimy o szerokim wpływie, klakierami. Naprawdę. Bo albo wierzymy w to, co do ciebie powiem, że każdy z nas jest szczególny i indywidualny, na swój sposób, jest i niesiemy tą prawdę, tak? To w tym momencie, to słowo, które ja doświadczyłem wtedy tam pod tym dworcem wileńskim, to wtedy my wpływamy. Bo każdy wpływa na swoich odbiorców. Każdy miał realne spotkanie z Jezusem. Każdy jest nośnikiem. Jeden jest, nie wiem, płytą gramofonową, drugi jest dyskietką. Trzeci jest płytą kompaktową. Nośnik. Możesz tak, spójrz tak na siebie. Jesteś nośnikiem. Ale nie do każdego sprzętu pasujesz. Trzeba mieć wszystkie sprzęty. I wtedy jest tego jak najwięcej. Więc wyraź tę samą prawdę. Tę samą głębię, ale poprzez siebie i swój styl. Jeśli do tej pory z tym byłeś w cieniu, tak? Ale to jest twoje, to przestań być w cieniu. Przestań być w tym cieniu. Ja mam, w związku z tym tak powtarzam, ja modlę się o ten wpływ nasz. Cały czas myślę, szukam, rozważam to w ogóle, to wypełnia mnie. Większość moich wolnych chwil, takich, których mogę sobie odpłynąć też w mojej komorze. Od kilku miesięcy, od 4 miesięcy. I to nie jest tak. To są pewne słowa, które człowiek usłyszy raz, tu i teraz, jakaś informacja. A są takie, które w ogóle są cały czas. Ja słyszę cały czas wokół tego jednego słowa, wielowymiarowość. Nam tego potrzeba. To się łączy z tym, co wam mówię. Potrzeba nam tego, ale do tego musimy wszyscy stanąć. To nie jest coś, co się robi z zewnątrz. My musimy wszyscy zechcieć też ten stan, zgodzić się z tym, że w taki sposób to jest wielowymiarowość. Ten Kościół ma tyle twarzy, ilu nas jest. Tyle ma twarzy. I każda twarz, i każda osoba może wpływać. I będzie robiła to inaczej. I teraz każda jednostka, okej, to nie jest tak, że każdy przyprowadzi tyle samo, ale w sumie nasz wpływ jest jak największy. Bo tu jest też wiele czynników, tak jak my jesteśmy w ogóle, w którym my jesteśmy miejscu. Musimy to widzieć. Nie możemy się sami też zawęzić. Ale to, tak jak mówię, to zależy już indywidualnie od naszych decyzji, od naszych postaw, czy my też tak chcemy, nie? Dalej, idąc tak, jeśli Artur... Przepraszam. Jeśli Artur z racji urzędu, powiedzmy, z racji swojego urzędu, tak? Napomni publicznie innego człowieka, powołanego przez Boga na apostoła. I teraz, to nie jest precedens, mamy to w Biblii, tak? Paweł korygował Piotra. Nie?
z racji urzędu Artur to może zrobić, ale to nie oznacza, że każdy może to robić tylko dlatego, że jest częścią Kościoła Mocy. Bo to już jest, wiecie, źle rozumiana ta przynależność, tak? To ja też. Nie. Bo to w ogóle nie robi dobrych rzeczy. Nie? To jest, wiecie, to czasami tak trzeba, nie? Powiedzieć coś ostro, ale wyraziście, tak? W takiej sytuacji używam takiej duchowej zasady. Co wolno w wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Jesteśmy wolni generalnie od opinii, więc nikogo to nie dotyka. To chodzi tylko i wyłącznie o jakby o świadomość tego, tak? Głęboką świadomość. Więc mamy się skupić, każdy z nas, na tym, co mówił Paweł, aby nasze poczynania służyły dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Jak to nas będzie wypełniać, jak o tym będziemy rozmyślać, jak wokół tego będziemy się modlić, wokół tego będziemy budowali swój dzień, plany, strategię, to się nie będziemy na tych baśniach i rodowodach i tych innych rzeczach, które są nieistotne, w ogóle koncentrować. Jeśli serce będzie na to ukierunkowane, tak? Czyli co? Przyprowadzanie ludzi niezbawionych do Jezusa. Pierwsza rzecz, która może nas wszystkich wypełniać, tak? I w tym się musimy też poszerzać. Ja też się modlę o to, tak? I o perspektywę proroczą, żebyśmy otrzymywali informacje, które drzwi są otwarte, precyzyjne informacje. My możemy autorytetem otworzyć drzwi, jasne, ale część drzwi jest otwartych. Mamy przez nie wejść. Możemy przez nie wejść. Są też otwierane wskutek naszych modlitw wstawienniczych, tak? W ten sposób. Bo myślimy o tym, jak wpływać. Myślimy o tym, jak przyprowadzać ludzi do Jezusa. A zbawionych wprowadzamy w zdrową naukę w różny sposób. Ale przede wszystkim najlepiej zawsze, to działa, prezentować sukces tej nauki i Ewangelii w naszym życiu. Prezentując sukces tej nauki. To każdy cię zapyta, bo każdy chce sukcesu dobrze. To już wtedy nie chodzi tylko o to, że tam musisz opowiedzieć, tak? To zaprezentujesz, opowiesz o tym. Czy Artur mówił o tym a propos inne. Ostatnio tak Duch Święty mi to pokazał, że tak się zastanawiałem. Kiedyś, na początku, jak zakładałem tą firmę konsultingową, miałem taki... Nie do końca mi dobrze z tym było, że nie mogę wszystkim tam od razu wjechać z buta Ewangelii głosić, tak? Bo człowiek jest skoncentrowany na tym, to tak myślał, ale nie. Okazuje się, że realizuję jakiś kontrakt z firmą, tak? Oni mnie zatrudniają jako fachowca, wybitnego fachowca w danej dziedzinie, za to mi płacą, potrzebują konkretnych informacji ode mnie. Nie? I wielu osobom nie ma możliwości głosić Ewangelii, ale z każdej firmy, w której byłem tutaj jeszcze 3 miesiące, usłyszałem co najmniej od jednej osoby, na koniec coś takiego. Michał, ale ty jesteś inny niż wszyscy. Jesteś inny. Tak naprawdę całym sobą wpływamy. I to jest zauważalne. Większość z tych osób później pytała mnie, jak ktoś tak formułuje, to otwiera drzwi, tak? Wtedy pięknie możesz powiedzieć, dlaczego, nie? Ale ja jestem tym wypełniony, wiecie, to jest moje, bo to ważne jest to, żeby się odkryć. Ja to, co powiedziałem na początku, kim jesteś, co chcesz robić, w jakikolwiek sposób wpływać. Całe życie się pod to podporządkuje. Ja w tym momencie prowadzę tą firmę, jeżdżę świadczy usługi, ale ja sobie tak przeanalizowałem, sposób, jaki mój model pracy przekształcił się w ciągu ostatnich 3-4 lat. Jadę, wjeżdżam do firmy. Pierwsza rzecz, którą robię, to jest rozpoznanie. Analizuję, wyciągam wnioski, widzę rzeczy, które działają, które nie działają. Synonim rozpoznania duchowego. Dalej przygotowuję plan i strategię. Co trzeba zrobić? Mam dla nich informacje. Mam dla nich prawdę. Informacje, co trzeba zrobić. Następnie biorę zespół ludzi, wdrażam to w nich, mówię im o tym, jak to ma funkcjonować, jak to ma działać. Pracuję z nimi gęsto, po czym jak oni stają w tym,
coraz bardziej samodzielni, to moje zaangażowanie się zmniejsza i ja przyjeżdżam, podtrzymuję tylko kierunek, strategię i rozwiązuję bieżące problemy. Co to jest? Apostolstwo biznesowe. Bo to moje buty. Bo to rozpoznałem. I się nie czaję, że o nie, nie wiem, wiesz, to nie wypada tak, wiesz, tak powiedzieć. Nie? To moje buty. Spełniam się w ten sposób. Zawsze jestem szczęśliwy, kiedy tak działam. I te rzeczy są obrazem też tych rzeczy a propos powołania w służbie. Przechodząc do drugiego rozdziału tego pierwszego listu do Tymoteusza, co mówi Paweł dalej? Przede wszystkim módlcie się. Nie będę tego rozwijał, bo to jest temat, który w ostatnich tygodniach bardzo mocno jest też podniesiony, jak ogromna jest potrzeba, aby się modlić. Ale chcę pokazać też pewne elementy. To jest list pisany przez apostoła do biskupa. Generalnie pisany do ludzi usługujących. Ludzie usługujący chcą wpływać, no, z założenia. Chcą, aby ich wpływ rósł. I co mówi dalej Paweł? Jak się, gdzie się modlić? Za królów i za wszystkich przełożonych. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Okej, okay. to tak brzmi trochę też archaicznie. Jakbyśmy tu mieli przetłumaczyć teraz coś teraźniejszym. Módlcie się za rządzących i za wszystkich szefów, abyście bez przeszkód mogli wpływać i szerzyć Królestwo Boże, bo to jest cel waszego życia. Utoruj sobie drogę. Utoruj sobie drogę, tak? I zobaczcie teraz, bo celowo o tym mówię, na podstawie jakichś tam obserwacji. Jak śliska jest granica między szeroko rozumianym Kościołem a światem. Świat, cokolwiek włączysz, jakiekolwiek medium, z kimkolwiek porozmawiasz ze światem. Wiadomo, zejdzie na temat polityczny. Jedni narzekają na Kaczyńskiego. Drudzy narzekają na Tuska. Trzeci jeszcze na kogoś. I jadą i godzinami tak mogą rozmawiać. O sobie nic nie powiedzą, ale potem będą rozmawiali godzinami. Co mówi słowo? Walczymy nie z krwią i z ciałem i módl się za rządzących. Czasami tak pytam, chodzi mi teraz o serce. Chodzi mi o samo nastawienie. O granicę, którą czasami się przekracza. I nie mówię tutaj o ponadnaturalnej informacji, którą to ma o objawieniu. Mówię raczej o powszechnym życiu Kościoła, że się przekracza tą granicę. Czasami kogoś pytam, mówię, ty, a ty w ogóle chciałbyś, żeby się Kaczyński nawrócił? Chciałbyś jeszcze? Czy już tak daleko popłynąłeś, że nie? Że już na niego nie ma nadziei, a za niego Jezus też umarł. I on też się może nawrócić. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Nie walczymy w ten sposób. Wiecie, bo to chodzi o to, na czym jesteśmy sfokusowani, nie? Jezusa zabijali, krzyżowali go, on był świadomy oczywiście tego, tak, to był jego decyzja, jego plan, ale co on mówi? Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, to są w ogóle mocne słowa. Mieli szansę się nawrócić jeszcze. Jezusa ukrzyżowali. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wskutek tych słów, oni mieli szansę się nawrócić. Nie wiem, czy ci, którzy mówili zaiste, by był królem żydowskim, czy się nie ponawracali? Czy nie są naszymi braćmi? Co mówił Szczepan, jak go kamienowali? Nie policz mi tego. Nie był sfokusowany na człowieku. Skoro walczymy z nadziemskimi władzami, to walka nie odbywa się na sposób ziemski. Nie odbywa się na sposób narzekania czy komentowania. Świat tak działa. Świat tak działa. I teraz takie pytanie, które możemy sobie postawić. Kiedy modliłeś się o rządzących? Kiedy? Ktoś mi kiedyś tak powiedział, to wyjaśnię. Jak się modlisz za rządzących,
to nie znaczy, że jesteś sprzymierzeńcem danej partii politycznej. Modlisz się o urząd rządzących, o urząd modlisz się. Jak ja wiedziałem, że nie może być tak dalej, jak jeszcze byłem wspólnikiem kancelarii. I tak jak wierzyłem wtedy, jak to budowałem, to chodziłem codziennie rano i Lida zagłosiła do przedszkola, czy już nie pamiętam, wtedy to był czas dzieci, a ja miałem jeszcze taką komorę i chodziłem i stałe codzienne wyznanie było: dziękuję Ci, Jezus, że wyprowadzasz mnie z mojego Egiptu. Ja nie wiedziałem, co się wydarzy. Ja nie wiedziałem, czy oni się ponawracają, czy coś się generalnie rozwali. Nie miałem słowa w tym temacie. Dopiero później przyszło przekonanie, jaki zrobić ruch. I tutaj też modlisz się o rządzących. Dlaczego? Żeby wpływać w prostszy sposób. I teraz modlitwa o rządzących to nie jest tylko domena środowych modlitw wstawienniczych. Nie. Jeśli jesteśmy ludźmi służby, jeśli jesteśmy sfokusowani na wpływ, tak, to ta modlitwa też nie jest tylko zarezerwowana do wstawienników. Tak jak głoszenie Ewangelii nie jest zarezerwowane tylko dla ewangelistów, tak samo tego rodzaju modlitwy nie są tylko dla wstawienników. Musimy być świadomi, że my mamy sobie przetrwać wpływ. Mamy sobie go zbudować. Pamiętacie Hioba? Często przytaczany przykład, tak? Przełomy w jego życiu nastąpiły wtedy, kiedy modlił się o innych. Kiedy jego komora nie była wypełniona tylko tym, co ma być z nim związane. Więc jeśli realnie chcemy dotykać wpływu i zależy nam na tym, to nie narzekajmy na polityków, tak? Tylko módlmy się w komorze małżonka. Będzie nam się żyło lepiej, dłużej, spokojniej. Będziemy mogli wpływać w różnych miejscach, w których jeszcze nie wpływamy. Te, które wpływamy teraz, to sobie zabezpieczymy i zabezpieczamy. Ale będziemy mogli wchodzić głębiej. Bo to o to chodzi w tym słowie. Wymodlimy sobie to, że władza jest nam przychylna. Więc mamy nie iść w stronę politykowania, tak? Pamiętajcie, jesteśmy solą ziemi. Nie możemy działać jak świat. Nie możemy zwietrzeć. Już używając tego w ten sposób. Mamy wprowadzać nieludzkie prawidła, a Boże prawidła w tym temacie, nie? Więc, ale jest pewna jedna wyłączka, się podzielę też swoim życiem. Czasem jest tak, że wiecie, to zaczyna przeszkadzać? Wiedza. Nadmiar wiedzy zaczyna przeszkadzać. Wiemy już tak dużo, że zaczynamy komentować. Wydaje nam się, że komentowanie to jest następny krok w naszym rozwoju. A to jest herezja. Nie ma urzędu komentatora. Nie ma. Nie powołałbym takiego urzędu. Komentator. Wiecie, zanim się nawróciłem, tak fajnie się w ogóle wiedzę opakować. Jeździłem tam jeszcze do kancelarii, bo o 9 w Tok FM był taki program ekonomiczny, który mnie jarał. Prowadził go taki człowiek, on już nie żyje, Tadeusz Mosz, bardzo fajnie go prowadził. To było EKG. Ja potrafiłem przyjechać na parking o 9.20, bo ten program był o 9 do 10 i ja do 10 siedziałem i słuchałem. Nie poszedłem pracować, słuchałem, podjarany tą wiedzą, a później siedziałem i wszystkim komentowałem. A wiesz, bo tutaj to na to ma takie prawie wyglądu, to nie jest takie proste, stary, wiesz, wielowątkowo. Pajacowałem z tym. Pajacowałem, nie robiłem użytku w swoim życiu, bo jeszcze byłem taki za dużym leszczem w ogóle, do tego, żeby te rzeczy wprowadzić. Ale w ogóle, wiecie, jak przy klasycznym polskim stole, żeby się pomądrzyć, jak to w ogóle polityka Stanów, a Chin, na co ma wpływ, no to w ogóle byłem pierwszy. I teraz jeszcze mogę użyć pewnych autorytetów. Wiedza. Za dużo jej miałem. I poszedłem w stronę komentatora, więc wiem, o czym mówię. Bo ja się musiałem nawracać z tego. Zrobiłem sobie odwyk. Przez rok czasu nie słuchałem niczego. Nie kupowałem żadnych takich gazet ani Forza. Moja dusza tego potrzebowała później, tak? Po nawróceniu. Musiałem z tego wyjść, bo... Ale tak jest. Nie komentowanie, a modlitwa. I musimy też być, wiecie, świadomi zwierzchności terytorialnej i modlić się przeciwko nim. Tak? Wiecie, to jest taki na przykład drugi kierunek informacji też od perspektywy proroczej.
zwierzchności pewnych terytorialnych, które działają, które gdzieś tam są blokerem też w kwestii wpływu, tak? Dalsze zalecenia Pawła. To już takie, co Paweł mówi dalej, tak? Bo właśnie, bo to jest istotne, że mądrość apostolska potrafi budować strategię do każdego obszaru. W danym miejscu, w danym czasie, tak? Do kultury, która gdzieś tam... I ten cały list, on jest ze sobą bardzo spójny. Jeśli go czytamy z Duchem Świętym. Nie w piżamce. Tak? Bo ludzie całym słowem mają prowadzić ludzi do zbawienia. To wszystko, co tam było powiedziane, a propos tej nauki, prowadzenia ludzi do zbawienia, które jest z wiary, to swoim zachowaniem, strojem, wzajemnymi relacjami, szacunkiem, to o tym pisał Paweł. To jest głębia tego, co powinno być wyniesione w ogóle z tego listu. Religia, różne religie, wszystko przekręcają, nie? I każą działać według litery, nie? Mężczyźni mają rączki myć, tak, mają brudne rączki, to nie mogą czystych rąk, bo nie podnoszą czystych rąk do Pana. Za każdym razem, jak sobie taką rzecz to przypominam, że to mówię, a ty myślisz, że jak Jezus przechodził przez pustynię i sikał, to potem był ręce? Nie, spotykał chorych, kładł te ręce na chorych i uzdrawiał. To w ogóle nie o to chodzi. Czytając według litery, tam byśmy musieli takie pojemniki zrobić. Bo co Paweł mówił? Złoto, perły, tak? Zakazane, nie ubierajcie się. Chustki na głowę, baby milczeć. Nie? Taki przekaz. Taki przekaz i taki jest wynoszony, taki jest powielany. Nie ma głębi. Nie ma tego w ogóle, że trzeba też dopasować do tego celu nadrzędnego, który jest zdefiniowany w tym liście, jest zdefiniowany w życiu każdego człowieka. List do Warszawian miał zupełnie inne dzisiaj zalecenia. Tą samą prawdę, ale inne, czyli ten sam kierunek, tak? Ale kierunek, że wszystko ma służyć dziełu zbawienia, które jest z wiary. Wszystko. Ale to ta mądrość działałaby dzisiaj w stosunku do tej koniunkcji, która tutaj jest. Dalej, w rozdziale trzecim Paweł pisze, że ludzie, którzy garną się do zarządzania innymi osobami, muszą przede wszystkim dać świadectwo swojego życia, żeby też nie nawywijali, nie zaszkodzili całemu ruchowi. To też. To też. I wiecie, teraz jedni wyrywają z tego kartkę, tak? Jak tam jest, powiedzmy, że ma być mąż jednej żony. Katolicy wyrwą z tego kartkę. Inni będą się zastanawiali, czy kawaler może być biskupem, nie? I to są rozważania teologiczne, które będą chodzili. Ale Paweł rozstrzyga to wyraźnie w trzecim rozdziale, w 13 wersecie. To ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary. Najpierw świadectwo życia i wierność małym. Tak? I tym, co zostało danej osobie powierzone. Nieważne co, tak? Do przykładów to może być masa. Ale mechanizm, nie? Powiedzmy, ktoś ma powierzoną, nie wiem, dajmy na to służbę nagłośnienia, nie? I notorycznie, nie wiem, spóźnia się, kabli nie kupi, czegoś tam nie ma, ciągle coś się wysypuje, przerysowuje to w ogóle, nie chodzi w ogóle, rzucam przykład tylko. I teraz ten człowiek, powie, już tak dorosłem, i teraz chcę poprowadzić młodych ludzi w kościele, będę ich nauczał. Nie dostanie odpowiedzialności, nie może dostać odpowiedzialności za człowieka, jeśli nie potrafi być odpowiedzialny za sprzęt. Nie może. Musimy to też jakby prawidłowo widzieć. Najpierw wierność małym i odpowiedzialność za drobne rzeczy. Tak? I tutaj Paweł daje nam wytyczne, jak biskup powinien zarządzać kościołem, ale chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, której mówi Paweł. Także kościół to jest to jakby przypomnienie znowu, te ramy. Kościół ma być filarem i podwaliną prawdy. Ja już słyszałem takie naprawdę, takie głoszenia, że ludzie z definicji tam ktoś po prostu prowadzi sobie kościół i mówi, no wiesz, ja jestem kościół, jestem pastor, więc ja głoszę prawdę. Nieważne, jakie brednie będę mówił, ale generalnie, bo to słowo się tym słowem dopiera. Kościół, tak, ma stawiać naprawdę i prezentować prawdę. Stawiać.
jak na cokolwiek ma Kościół stawiać, to na prawdę. I ją prezentować wszędzie. I ta prawda będzie tak kontrowersyjna, bo ona tak jak nie pasowała 2000 lat temu do tego świata, tak samo nie pasuje teraz. Ona nigdzie nie pasuje. Nigdzie nie pasuje, jak będziemy stawiali na tą prawdę. Oczywiście Paweł proroczył widzi i ostrzega, tak, że prawda będzie relatywizowana. Mówi to temu Mateuszowi, tak? I mówi, dlatego jeszcze bardziej mu kierunkuje. Strzeż prawdy. Strzeż prawdy. Uprzedza go, że część ludzi nie wybierze prawdy, odejdą z Kościoła. Ale mówi, zobacz, mówi, Tymoteuszu, ty nie wchodź w te brednie. Nie daj się wkręcić w głupoty. Koncentruj się na prawdzie. Wystarczy to. On tam mówi różne rzeczy, to samo, co tam widzicie, do Rzymian tam pisał. Pamiętaj, że dla wszystkiego czyste jest czyste. Nie wchodź w jakieś rozważania. Jeśli coś nie prowadzi bezpośrednio do zbawienia albo do wiary, zostaw to. Nie trać czasu i energii, tak? I tu znowu Paweł jakby mówi o rzeczach, które są adekwatne do miejsca i do czasu. Tam on dzisiaj nie mówił, nie odnosiłby się do tego, czy tam jest zakaz zawierania małżeństw, czy nie ma, to dzisiaj nie ma zakazu zawierania małżeństw, tak? On by się odniósł do czego? Właśnie do ekumenii i fałszywej jedności, to by nazwał, to by powiedział, to by zobaczył, tak? To by było w tym liście, który był pisany dzisiaj. Zhumanizowanej miłości, która kocha Boga. Kto mnie miłuje, ten praw moich przestrzegać będzie. Kto mnie nie miłuje, ten praw moich nie przestrzega. Definicja miłości do Boga. Ale nie, kocham Boga. Kocham Boga. Ale wiesz, no to nie, to mnie nie dotyczy, te prawdy mnie nie dotyczą, ale ja Boga kocham. Co by powiedział? O braku ojcostwa by powiedział. O braku autorytetu by powiedział. Jakie mamy autorytety w Kościele, jakie mamy wzory, to COVID pokazał. Jak się wszyscy pozasłaniali. I dosłownie, i niedosłownie. I maskami, i regulacjami. Bo tego nie ma. W czasach, w których Paweł pisał, wyglądało to inaczej. Urząd to urząd. Ojciec to ojciec. To nie tylko etykietka. Już nawet nie na piersi, a w internecie. A pastor jest. Pokaż to. Pokaż to. Kogo ty pasiesz i w jaki sposób pasiesz. Pewne rzeczy zostały, tak? Pewne, jak wiecie, które są ponadczasowe problemy, jak problem pogarnów. Byliśmy parę lat temu w Wiedniu, pamiętam, była taka osoba tam przy budce z kiełbaskami i z tym. I z kaszanką wzięliśmy za mówicę kaszankę, to była też tam radził na sobie taka. No była tłumaczem, ale też była jakąś psogującym liderem. Że taką reprymendę dostałem, że to nauczanie było, że kaszanki się nie jadą. Ja mówię, nie, wydawało mi się, że generalnie przekaz jaki jest, to jest taki, że nie to, co wchodzi do człowieka, kala człowieka, tylko to, co wychodzi z człowieka. Nie, że generalnie śmiało może się kaszankę, tak? Chcesz to zostać przy swoim, nie? Pewne rzeczy zostały i one były tam od początku. Jak na przykład lewe intencje, jak chęć robienia zysków z Ewangelii, to też jest. To też jest. To też gdzieś by się pojawiało. Ale dalej Paweł mówi do Tymoteusza: nie ulegaj trendom, które pewni ludzie przyniosą ci do kościoła i będą przekonywać o swojej pobożności. Nie ulegaj trendom. Trzymaj się prawdy, tak? Zawsze pamiętaj, bo mówił, co jest celem twojego życia i służby. Pamiętaj. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które on tam mu mówi, one są inaczej napisane, ale nie będę czytał wam dosłownych zdań, bo to o to chodzi. Pamiętaj, co jest celem twojego życia i co jest celem twojej służby, Tymoteuszu. Jak będziesz to miał przed oczami, to będziesz widział prawidłowo i będziesz się prawidłowo rozwijał. Bądź dla wszystkich, to jest akurat dosłownie, wzorem w postępowaniu, miłości, wierze i w czystości. Wzorem. Wzorem. Więc każdy z nas może być wzorem dla wszystkich innych, jak modlimy się o wpływ. Wzorem, tak? Mówił mu, pamiętaj, kim jesteś w służbie. Na tym się koncentruj. Olej resztę. Olej resztę. Pamiętaj, kim ty jesteś w służbie. Tak? Zobaczcie, tam w 4 rozdziale 15-16. W tym trwaj, żeby postępy twoje
były widoczne dla wszystkich, bo to widać. Czy ktoś się rozwija, czy się nie rozwija, to widać. Pilnuj siebie samego, po pierwsze, i nauki, po drugie. Trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz, znaczy rozwiniesz się. Twój charakter, twoja dusza będą bardziej Chrystusowe, tak? I tych, którzy cię słuchają. W ten sposób Kościół w Efezie, ludzie pod twoim autorytetem będą się rozwijali, będą rosnąć. Wasz wpływ i nasz wpływ, tak, będzie wychodził stamtąd na Azję, na całą Azję Mniejszą i szerzej. Na tym się koncentruj, Tymoteuszu. Rozwijaj się w tym, kim jesteś. I jeszcze takich, też wiecie, takich praktycznych informacji drobnych, które on tam pozawierał, poustawiał, które niestety często ludzie się o to rozbijają. I to znowu jest kwestia tej wiedzy, że napakowanie wiedzą, napakowanie prawdą, ona musi być jeszcze umiejętny sposób. Nie mówimy o systemie prawa. Nie budujemy reguł teraz, ale mówimy o mądrości, do której mamy dostęp. W jaki sposób ją uwalniać. To są takie, wiecie, takie proste sformułowania. Jak jesteś młody, to nie wikaj do starszego mężczyzny, jak do gówniarza, bo się nie przebijesz i cię nie posłucha. Bądź mądry w tym. Masz 18 lat, jesteś 2 lata w Panu, masz rację, ale nie podejdziesz do niego, do kogoś, kto jest w jakiejś tam swojej pobożności, w wielu tam jakichś religijnych. Ej stary, słuchaj, w ogóle wyjazd tym, co ty tutaj mówisz, w ogóle to nie działa, nie? Nie przebijesz się w praktyczny sposób. Musisz być mądry. To człowiek. Pomyśl o nim, że chcesz na niego wpłynąć. Jesteś sfokusowany na tym. Będziesz wiedział jak. Dlatego on tak mówi. Jak to podchodzisz do starszej kobiety, podejdź jak do matki. Jak do matki. Jak spojrzysz z tej perspektywy, to nie dotrzesz. Nie mówię o religii. Zawsze mówiąc takie rzeczy, to nie chcę, żeby to popadło w drugi rów, że teraz formatowanie odpowiednio, głowa spuszczona. Nie o to mi chodzi. Mówię o tym, że w ogóle w przekazie takim też w Kościele też mamy być dla siebie przykładem i mamy być mądrzy. Co więc mówi mu dalej? Po pierwsze, dbaj o rozwój i wzrost ludzi w Kościele. Niech rosną w siłę, będą zdrowi i bogaci. Po drugie, wspieraj tych, którzy są słabi, ale patrz jak żyją. Patrz jak żyją. Nie bądź w tym naiwny, żeby nie wykorzystywali twojego dobrego serca. Parafrazując to mówi Paweł do Tymoteusza, tak? I nauczaj ludzi, że mają się też wspierać wzajemnie, aby wszystko nie spoczywało na Kościele. Niech ludzie uczą się odpowiedzialności jeden za drugiego. Niech się tego uczą. Niech nie to, że to tam z boku, tylko niech będą, tak? Ucz ludzi, że mają hojnie łożyć na służby usługujących. Ucz tego. Zobaczcie, to jest taki werset. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Z czym się cześć kojarzy, nie? Cześć albo pochyla się, teraz jak podwójną cześć, to dwa razy bardziej, nie? Tak? Taką cześć ci odda. To słowo w dosłownym tłumaczeniu mówi o pieniądzach. Jeśli ktoś działa, usługuje, tak? To ty masz uczyć ludzi, żeby na niego hojnie ułożyli, nie? Tu chodzi o kasę, bo to jest praktyczne. Nie będzie pieniędzy, nie będzie wpływał. Tych, którzy grzeszą publicznie, strofuj, nie miej względu na osobę. Dbaj o siebie i o swoje zdrowie, żebyś mógł skutecznie wypełnić swoją służbę. Te informacje też są zawarte. On mu daje ciąg wskazówek, konkretnych, praktycznych wskazówek, które Tymoteusz ma przenosić na usługujący dalej. I w oparciu o to Kościół gdzieś tam ma się rozwijać, ma funkcjonować. A niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niechaj uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Aby. Jak jest aby, to jest zawsze jakiś cel nadrzędny. Znowu, nie ma miejsca na użalanie, nie ma miejsca na narzekanie, tylko jest coś ważniejszego. Więc jeśli masz złą pracę, jesteś z niej niezadowolony, to ją zmień.
bo masz władzę i wszystko możesz w tym, który cię umacnia. Ale jeśli zostajesz, to się zabij. Nie masz prawa narzekać. Bo to nie jest Chrystusowy charakter. Aby imieniu Bożemu i nauce nie odluźniono. Decyduj. Jak decyduj? Jak zostajesz? Tak? Zasuwasz. Nie? Nie pasuje? Zmieniaj. Bo ludzie poznają tylko takiego Chrystusa, jakiego my im pokazujemy. I to niejednokrotnie. Bardziej go widzą lub nie widzą w miejscach naszej pracy, bo jak pracujemy, to spędzamy tam więcej czasu niż na przykład w wyjściu na ulicę czy spotkaniu kościelnym. Bo w spotkaniu kościelnym to cię jednostki, tak, jakaś tam widzą, co ty robiłeś. Wejdą na film i mogą coś zobaczyć. Na ulicy też jakaś tylko część przez określony okres czasu, ale w pracy jesteś minimum 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu, tak? Więc ludzie widzą, albo nie widzą. Dobrze by było, żeby widzieli. Tak? Jeśli idziesz do pracy do kogoś z kościoła, bądź jego najlepszym pracownikiem. A nie licz na tego, że będziesz mógł się ubijać, dlatego że on też jest z kościoła. I że tu piątki przybijacie i się modlicie, a być może nawet w kościele to ty mu usługujesz. Nie. Nie okradaj brata swego. Błogosław go. Błogosław go. Jeśli założył firmę, to firma jest po to, że ma przynosić kasę. Definicja działalności gospodarczej, tak? Czy jakiejkolwiek spółki. Osiągnięcie zysku. Bo ten zysk jest później błogosławieństwem na wiele różnych możliwości. Ale to znowu chodzi o podejście. Idziesz, to postaw sobie jeszcze wyżej troszeczkę. Niech widzą we mnie, tak, Chrystusa, że moje podejście będzie wyżej niż ich wszystkich. A nie, że może tam mi się uda, nie porobić, to pogadamy. Na zakrystii pogadamy. Tak? Jeśli ktoś naucza inaczej, nie zadawaj się z nim, drugi Tymoteuszu, tak? Nie wartuj też ludzi ze względu na to, nie wartościuj, ile mają pieniędzy. I na koniec Paweł mówił tak. Pilnuj swojego serca. Zawsze. Zawsze. W różnych miejscach będziesz, różne będą wydarzenia. Pilnuj swojego serca. Staczaj dobry bój wiary. Wierz. Rozwijaj się w wierze. W każdych okolicznościach. Nie zapominaj o tym, że żyjemy z wiary w wiarę. Nawet jak osiągniesz jakiś sukces, który założyłeś sobie wcześniej, tak? Dalej, idziesz dalej i dalej żyjesz w wierze. Uchwyć się żywota wiecznego. To jest cel. Nie myśl o tym tu i teraz z perspektywy takiej ziemskiej, tak? Tylko świadomy w ogóle wieczności. Twoje i tego ludzi, których prowadzisz. Że to jest cel nadrzędny. Pewne rzeczy momentalnie odpadają. I wiecie, o czym mówię. Jeśli człowiek jest skoncentrowany na ziemskim myśleniu, tak, i tutaj w ogóle ta ziemia, nie? I nagle przestawi mu się wajcha. Prawidłowo. Pyk. Masę tematów i problemów, które do tej pory goś tam podgryzały. Nie ma. Perspektywa się zmieniła w ogóle. Okoliczności nie, ale perspektywa nie. I teraz dopiero widać więcej, dalej, mocniej i efektywność i skuteczność jest dużo wyższa, tak? Bądź wytrwały i zdyscyplinowany, Tymoteuszu, jak każdy usługujący człowiek, tak? Musisz to rozumieć, że musisz być, Tymoteuszu, wytrwały i zdyscyplinowany. Że to, że jesteś biskupem czy jakimkolwiek usługującym, tak? Nie zwalnia się z tego, jeszcze bardziej musisz być zdyscyplinowany. Jeszcze bardziej, bo masz być wzorem we wszystkim, tak? I na koniec mówi mu, strzeż tego, co ci powiedziałem, strzeż tego. Nadaj temu wartość, to są praktyczne wskazówki, w jaki sposób żyć, służyć. Teraz dla mnie to też jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyście w taki sam sposób do tego podeszli. Ja się modlę o wpływ nasz, żeby on rósł, był wielowymiarowy, żebyśmy byli wszędzie. Ja jestem też świadomy miejsc, do których ja jestem w stanie wejść, ale jestem też świadomy, że są takie miejsca, do których nie wejdę. I jestem całym sobą skoncentrowany na tym, żeby każdy z was tam wchodził. Całym sobą. Tak samo jak modlę się o moje
jakby działania wpływu, tak samo modlę się o działania wpływu Kościoła. I chciałbym, żebyśmy naprawdę jakby stali w takim miejscu i to rozumieli, że to nie jest tak, że przywódcy, liderzy, oni coś tam ciągną. Nie, ja też chcę i mogę wpływać. Stanę w tym miejscu, tak? Porozważajcie to, kochani, jeszcze na spokojnie. Wróćcie do tego, co mówiłem dzisiaj. Amen.